Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać Wam, w jaki sposób można dokonać korekty położenia początkowego wskazówek w zegarku z serii AWGM 100. W tym konkretnym przypadku korzystamy z zegarka AWGM100B myślnik 1 AER. Od razu zaznaczę, że procedura jest dokładnie identyczna jak w przypadku zegarka GST W110, ponieważ zarówno w, GST, w tym konkretnym GST, jak i w serii AWGM100 wykorzystane są te same moduły o symbolu 5230. Przy czym pierwotnie ten moduł został wykorzystany w zegarku AWGM100, następnie został rozwinięty mechanicznie do zegarka GST W110 i taką podobną. Film, który, który ja w tym momencie chcę Wam pokazać, również przygotował kolega Mateusz z kanału Matej Matej Dziszok, gdzie pokazał to na przykładzie właśnie zegarka GSTW 110. A tymczasem przejdźmy do korekty położenia początkowego wskazówek. W tym momencie, zobaczcie, mamy godzinę 12:31, sekund 05, natomiast zegarek analogowy, wskazówki wskazują mniej więcej godzinę 12:34. Jak widzimy, rozjechanie jest tutaj około 3 minuty, w związku z tym musimy dokonać, do, dokonać korekty położenia początkowych wskazówek. Aby, te, aby to zrobić, należy przytrzymać długo przycisk Just, należy przejść przez zwykłe ustawienia, aż pojawi się napis Haset na prawym wyświetlaczu. Zobaczcie. Przytrzymujemy. Najpierw jedno piknięcie napis Just i dopiero po chwili napis Haset. Gdy mamy napis Haset, puszczamy. A, przepraszam. Za długo tego przytrzymać też nie można, bo wy, wychodzimy. Jeszcze raz. Przytrzymujemy. Najpierw Adjust, teraz bez piknięcia. HSET, jak jest HSET, puszczamy. Migają nam tutaj 0, oznacza, że będziemy musieli ustawić wskazówki na godzinie 000. I faktycznie przesunięcie wynosi 3 minuty. I ustawiamy to prawymi przyciskami. W trybie ustawień działają oba przyciski, zarówno przycisk. Tutaj forward, jak i przycisk reverse. są tutaj ciężko to czytać bo one nie mają cechowania kolorystycznego, jedynie wgłębienia. I zobaczcie, przyciskiem forward przechodzimy do przodu. Każdy, każda minuta ma trzy skoki, w związku z tym wiemy, że dzięki temu wiemy, że wskazówka porusza się na sekundę 20, 40 oraz równe 0. I teraz tak, jesteśmy równo na czwartej minucie, i teraz takimi potrójnymi skokami: raz, dwa, trzy, Trzecia minuta, raz, dwa, trzy. Druga minuta, raz, dwa, trzy. Pierwsza minuta i raz, dwa, trzy. E, równo, e, równo godzina 000. Zero, zero, zero. E, można by się spierać w tym momencie, czy, czy ono jest równo, bo zobaczcie, wskazówka minutowa nie wskazuje idealnie na na e, Tutaj ten indeks godziny 12. Natomiast proszę pamiętać, że jest, jest pewien luz technologiczny na, na mechanizmie. I teraz zobaczcie, spróbuję puknąć tą stroną zegarka w stół. Minimalno no nie, nawet się nie przesunął. Spróbujmy zatem cofnąć cofnąć jeszcze jeden. Przepraszam, nie, cofnąć oczywiście reversem. No tu jest moim zdaniem troszkę za wcześnie, jednak trzeba użyć od tej pozycji. Ponieważ jak widzieliśmy, w dalszych indeksach ona się pokrywa. No niestety jest to, jest to minus jakby tutaj w precyzji wykonania zegarka. Widzicie, albo jesteśmy tuż za, albo tuż przed, nie da się ustawić idealnie. Także ja ustawię, ta, ta pozycja moim zdaniem jest troszeczkę bliższa, poza widzieliśmy właśnie na dalszych indeksach, że ona się pokrywa idealnie. Zatem zatwierdzamy ustawienie przyciskiem jazz gdy już ustawimy sobie idealnie wskazówkę na godzinie 000 i zobaczmy co się dzieje, godzina 12.33 sekund 42, w związku z tym to jest ta już powinna być 33, bo no, nie mam żadnego wskaźnika tutaj, tu będzie 34 i ona powinna wskoczyć idealnie na 34, gdy sekundy się, się, się dojdą do poziomu 0 pojawi się godzina 12.34 zobaczmy jak to będzie wyglądało no troszeczkę przekracza, no niestety widocznie z czasem albo układ się minimalnie obrócił w kopercie albo stracił na precyzji, trudno mi powiedzieć, natomiast no to jest najbardziej precyzyjne ustawienie w, te, w tym konkretnym przypadku. A także tutaj w skrócie chciałem Wam pokazać, w, jak, w jaki sposób dokonać tej korekty położenia początkowego wska wskazówek. Mam nadzieję, że filmik okazał się przydatny. Jeśli tak było, zostawcie proszę pod nim łapkę w górę, dzięki temu będzie mógł się wyświetlać troszkę wyżej w filmach polecanych oraz w wyszukiwarce Google i YouTube. A. Jeśli macie jakieś, jakiekolwiek pytanie odnośnie tego lub innych modeli zegarków Casio G-Shock, zapraszam serdecznie do skorzystania z sekcji komentarzy. Jak również zapraszam do subskrybowania mojego kanału, gdzie znajdziecie już dość dużo ponad setkę filmów traktujących o zegarkach Casio G-Shock oraz Casio Baby G. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.